Ruszamy z czwartą misją, ale zanim to nastąpi, weźmiemy sobie jakąś misję poboczną. Może co tu jest w ogóle? Nagroda. Nic. Że to możemy. Miotacz lawy, kurczę, możemy to chyba zdobyć, tak? 116, 140 punktów doświadczenia to niewiele. Dobra, bierzmy tą misję główną. A to mamy trzy sztuki, tak? Dobra. Może być. Te lufy sobie sprawdzimy. Ogłuszające mini rakiety. To wcześniej było. I lufowa lufa. To za kula ognia. Plus 5%. Te wyrzutnia kolczastej kuli też jest fajne. Ale to kurde, lufowa lufa zadaje 150 punktów obrażeń. Ja pierdziele. A szybko strzelą się 0,6, więc też nie jest tak. Chociaż 0,6 jest coś wolniejsze. 0,8. No. Idziemy, trzymajcie kciuki, żebym nie zginął, bo jak zginę, to wszystko przepada. I thought we were done with those. I still have a bad case of the hollow ads from that first data core. Trust me, Jasper. This is different. Aj, ten statek jest. O kurde. Już myślałem, że jakiś sekret wpadnie. Dobra, zmontujmy sobie tą broń. O kurde, bela, la balans. Ale będzie rozpierducha, aż to czuję. A wise officer hides his ignorance from his superiors. You can take that pearl to the bank. That's a Colonel original. Pretty sure everyone knows how dumb you are, Colonel. Go bother someone else, Hylas. Also, Wilkinson said this isn't just any data core. Don't you all want to know what that means? Not with any particular eagerness, no. O cholera. Dobra, ładnie. Wiem, że takim wyposażeniem to kurde jesteśmy naprawdę. No tak, tylko tutaj w tych, na tych poziomach to ciężko będzie znaleźć jakiś sekretny pokój, nie? O cholera, o cholera. Dobra. Trzeba podejść? Chyba wystarczy podejść pod ścianę i wtedy nam się ten sekret pojawia. Gdzie mamy iść? A tutaj. So, what are we looking for, Wilkinson? It's not what, it's who. We're looking for Dr. Dove Simona. The plasma energy and deflector shield expert. I regret to inform you, but Dr. Dove Simona was killed several years ago. Even I know that. Wrong Dr. Simona, folks.
kurde. To nam zadaje obrażenia, czy jaki ciul? Trochę nam tego tam spadło na dół, ale ssrał pies. O, obrażenia 37, szybkościelność 1,8, wyrzutnia rakiet. Kupmy to. To chyba mam. O, szybkość plus 10, rozrzut minus 20. To sobie zamontujemy do tych rakiet. Nasadki. No właśnie. Powinno się sprawdzić. Chociaż ten rozrzut tak jest dosyć spory. So you two are right. Dr. Simona died when a squad tried to liberate her from an archivist ship. A really botched mission. Never should have been greenlit. I had the great honor to lead that mission. Now there's a not surprising bit of info. Archivists made a copy of her. That's their prime directive after all. Catalog and back up the entire galaxy. All of us who have once been captured, they have copies of us. Anyway, this ship houses an ISO image of her entire existence. There are probably dozens, if not hundreds, of duplicates of her. But I managed to track this one down a while back. So let me get this straight. We're getting another AI to help us? No dobra. O cholera. Nie wiem, czy tam to coś tam spadło na dół. Na pewno tak, ale srał pies. Jestem ciekawy, czy jakiś głos się pojawia, kiedy się zbliżymy do tajnego przejścia. Jak? Czy trzeba strzelić? Coś tam, kurde, znikło. Pytajnik za dwa. Kupujemy to? No to mam to już. Aha, kurde, straciłem dwa punkty. Obrażenia 85. Ale gwoździarkę mam. Chyba co pamiętam. Dodatkowy wielostrzał. Na jakiej zasadzie to działa? Może jest jeszcze jedna lufa taka sama? Dr. Simona was the world's leading expert on plasma triangulation. If anyone would know how to locate these shield generators, she would. Tough professor too. Did you pass her class? That's not important. That's a no. Shit. Cholera jasna. Kodeczki robię małe kabum i... Cholera.
Dużo życia straciłem teraz. Shit. Fuck. Jak ja tam wejdę jak ten? A, tu jest przejście, dobra. Dobra, wszystko... Wszystko mi tam znikło. Grawitacja minus 3. Aj, daj pan spokój. No tu jest zabawa. So this copy. You think we'll be able to get this information from it? In theory, if Dr. Simona would know the answer or how to find out the answer, this backup will as well. We should be getting close, assuming the archive on this ship is in the core. Zaraz się dowiemy wszystkiego, tylko mamy mało życia. Co to jest zniszczalne, czy jaki ciul? A, bo to leczy cholerstwo. Ej, co się stało? No, przetrwałem. Kurde pieczone. My tu mamy sklep, mamy. Ale kurde, nie możemy się uleczyć. Aj, szkoda. Nie wiem, czy trzeba podejść, czy wystarczy. O, i tam coś jest, co mi się wydaje. Jeśli chodzi o te sekrety, to nie wiem właśnie, czy trzeba podejść pod ścianę z sekretem, czy wystarczy strzelić. To jest to, rekrut. Dr. Simona powinna być w data vault niedaleko.
Hers will be obvious. There's no way that the aliens don't realize her expertise. Excellent. Then get back here as soon as you can with that data core. Jasper, get ready to do your thing. I really don't feel comfortable with this idea. Cholera. O ja pierdziele. Czekajcie. No, ta rakieta wybucha chyba nawet. No, ona ma krótki zasięg. Dobra. Wonderful victory. Nagroda za misję. No, tym razem było się bez pojedynku z bossem, niestety. Ale wykonamy sobie zaraz jakąś misję poboczną. All right, Jasper. Load up that data core. Do any of you know what happens when you load one AI into the resources of another? I'm going to break myself. I'm sure of it. Don't worry, it'll be fine. Here goes. Analyzing now. Huh. This feels strange. It feels like someone is sitting on me. I haven't ever experienced that, of course, but that is precisely what this... Don't you know who I am? Keep that device away from me! Whoa! Hello there! What is she talking about? Doctor, is that you? What is this? What's going on? Who are you? Where am I? Rachel Wilkinson? Is that you? Rachel Wilkinson, are you one of the aliens? Doctor, you're aboard a resistance ship. We pulled you from an alien data vault. What do you remember? I... Right, this is curious. A moment ago, I was strapped down to an alien extraction machine, and now I can't feel my arms and legs. And I feel spaceship-sized. Why am I spaceship-sized? For the record, this is tremendously uncomfortable for me as well. Why does it feel like I have thrusters? I'm not supposed to feel like I have thrusters. Rachel, this is your fault, isn't it? She doesn't know. Tell her, Wilkinson. Okay, look, I'm not sure how to tell you this, but you're an AI snapshot of her identity rescued by us because we need your help. Are you saying I'm not the real Dr. Simona? I'm so sorry, but no, you're not the real Dr. Simona. Ugh, don't be foolish. I know who I am. Also, I can see heat signatures. That's new. I have thermal vision, Rachel Wilkinson. Thermal vision. Hey, 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 those are my heat scanners. Stop messing with those. Doctor, focus. We need your help. If a spaceship were protected by remotely charged shield generators, how could we locate those generator sources? Oh, well, triangulation would require at least three sources. One would be in precise orbit of double the distance from the center of mass to the shield perimeter minus an inverse squared falloff. Match that criteria, and you've got your ship, Cupcake. Of course. I can find that ship. Recruit, get to the mission panel. Yeah. Kurde, te dialogi są naprawdę mega. Szósty poziom, co to jest? Lepiej nie znajdować się w pobliżu tego statku. Co to kurwa ma być? Ale patrz, jaki lód. Jaką sobie lufę weźmiemy? Mini rakiety, wyrzutnia rakiet. Ogłuszające mini rakiety, to nie. Ciężkie rakiety. A co to ja tylko z jednym sprzętem będę tutaj walczył? Kuźwa mać. No proszę, możemy samą broń zamontować bez podstawki, że tak powiem.
Oh shit, oh shit, oh shit. You can use keys to quickly hack open doors of a room. Otherwise, you'll have to wait for the lockdown to pass. Or kill all the aliens. Ooh. Ciekawe. Przydałoby się, kurde, zrobić trochę kasy i udać się do sklepu kupić lepszy sprzęt. Bo to, kurde, jest nędza straszna. Kurde, nie tutaj. Shit, 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 shit. Ładnie, a jest sklep, dobra. Jeszcze 6 sztuk. Kasy, dobra. To trzeba kupić na pewno. Zdrowie może niekoniecznie, ale nie ma żadnej... O kurde, o jest. Lufa lufowa. A to co to za ogłuszająca galaretka plus 10%. Tego nie potrzebuję. Szybkość minus 40 to słabe, to ale można by zamontować. Co to kurwa kupiłem? Luck. Odrzut minus 20. O. Konflikt kolizyjny. Aha, tutaj nie mam tego, dobra. Jak to się nazywa? Podstawki, na które się montuje wszystko. Dobra, to nic. Mam nadzieję, że się uda przejść i zdobędziemy trochę kasy i doświadczenia. Jest, życie. Sklep. Ale 3 punkty kasy tylko. O to bym sobie kupił.
Szybkość plus 50, odrzut plus 15. Ale obrażenia plus 50 to ładny, kuźwa koks. Co to jest jak gniazda 3? Bo to jest to. Dobra. Nie, to, nie wiem, o co chodzi z tymi sekretami, ale... Wreszcie. Ale właśnie nie wiem, czy tam... Dalej nie wiem, czy tam wszedłem i to się pojawiło, czy strzeliłem. To szybko znika, cholera. Ale chyba trzeba podejść, żeby... Odkryć sekret. O, tam coś jest chyba. A tam nie doskoczy. Z czterema skokami nie ma szans. A szybko rośnie poziom zagrożenia. Nie wiem, kurwa, czy dam radę. Oh shit. Tak. Trzy kreski. Dwie kreski. O cholera. Ja pierdziele, z czym ja teraz wygram? Kurwa, życia w ogóle nie mam. Jest. Dobra, wystarczy podejść. No coś tyle. Thank you.
Jest kolejny pasek życia. A kurczę, dwa sekrety w takim jednym pomieszczeniu. Shit. Może to przetrwam. Trzymajcie kciuki, bo kurde. Jeżeli przegramy, to kończymy ten odcinek. Cholera. Kurde, ile? Jest, życie zyskałem. Przetrwam to, przetrwam. Kolejny pasek, super. Gdzieś tam coś było jeszcze? Sklep. Chyba tyle. O, fajerwerek energii. Fioletowy sprzęt, więc... Fioletowy egzemplarz. Shit. Gdzie tu się można schować? Ale coś tu pusto jest. O cholera jasna. Tu się pojawiło się coś, ale kurde bela. Co tam jeszcze żyje? Dopóki nie zniszczymy wszystkich, to te działa cały czas będą ładować. Ale to na pewno zdążyliście zauważyć. Dobra. I dalej jeszcze coś tu jest. Ewentualnie możemy sprawdzić pod spodem.
Poczekajcie, czy ja tam dam radę wejść. Aj, dobra. Kurde, jaki długi ten poziom. Cholernie długi. Oh shit. Dobra, schowałem się. Ten kurde z ósmego poziomu naprawdę dużo obrażenia zadaje. Dobra, udało się. O kurde, tutaj nie ma normalnego poziomu. Nie za bardzo mnie to, kurde, satysfakcjonuje, ej. Holy crap. Wyeliminuj obrońców. O, shit. Co to kurwa jest? Ktoś mi kurwa cały pasek zdrowia prawie stracił. Powolutku damy radę. Nam tutaj niewiele robi chyba. Dobra, chyba nam nic nie robi. Ale dobrze znalazłem sposób. Się nie da zniszczyć? Chyba nie. A, on też tu ładuje jednak. Jeszcze trochę.
jednak warto było tu przyjść, bo otrzymamy duży loot. Ale ja chcę go zabić. Da się chyba, nie? Poświęcę jeszcze 2 minuty 3. No i teraz chyba trochę życia straciłem. Mógłbym skończyć to, ale chcę zniszczyć tego typa. Dobra, mamy typa. No jeszcze troszeczkę. Padło bydle, dobra. Troszkę doświadczenia i tak dalej. A to co to jest? Co to z tego wypada? Ale to naładuje tylko energię chyba. Dobra. Dalej? Nie, dobra, autodestrukcja. Kurde, mi się wystraszył, że będzie dalej. Patrzcie tu, 387 sztuk hajsu i 500 punktów doświadczenia. Tu mam jakąś fioletową broń. O kurde, jestem ciekawy. Ale tak do poziomu dam. Nie, mamy nawet poziom. Spoko, zaraz zobaczymy, czy coś będziemy mogli kupić za tą kasę. Fajnego. Na przykład tutaj obrażenia 110, szybko szaleć 1,8, 2,400, mamy 520 już. I tak zastanawiam, czy możemy te graty sprzedawać. Wielkość rezerw, o co to chodzi, te rezerw? Nie chcę kupować czegoś, czego bym później żałował, ale... A, tu co możemy zmontować. Chyba zobaczmy. No to się pojawiło, nie? Fajerwerki energii i lufowa lufa. A to możemy sprzedać na przykład? O, patrzcie, jaka różnica jest. 100, 150, szybko szaleć lepsza. Szansa frenie krytycznego 3%. Tu mamy 20, 20, wielostrzał 3, szybko szaleć 2. A widzicie, możemy sobie tutaj... O kurde, jaka broń. Wow. Zobaczmy te lufy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Mini rakiety ogłuszające, wyrzutnie rakiet. Holy crap, aż mi stworzył cudo. Co to jeszcze mamy ciekawego? Wyrzutnia kolczasty kul. Miotacz lawy. Wiecie co, ja sobie założę ten karabin maszynowy.
I ten. Jaka rozpierducha. Czekaj, zobacz jak to obrażenie dodaje. A nawet nie jestem w stanie sprawdzić. Ej, kurde, fajna ta gra jest. Opłaca się tutaj, kurde, kupować te sprzęty. Karabin maszynowy. Zobaczymy, czym się różni. Karabin maszynowy. O, jakąś tam zwykłą. Bo czekajcie, nie tak. Złącze damy takie, jak wcześniej było. I porównamy sobie te karabiny. A, 5-7. Szybkostrzelność 14. No to kurde, jest różnica jednak. I patrzcie jak wygląda, ten jest zardzewiały, a ten jest stalowy. Kurde, teraz bardziej mi się ta gra zaczyna podobać. Dobra, kończymy. Musimy sobie te złącze następnym razem na misję zabrać ze sobą. Będziemy mogli 3 givery umieścić. Co prawda energia mam dosyć woli spada. Ale może sobie weźmiemy. O, 2 punkty mam. Czemu to zablokowane? Tempo regeneracji energii. Damy jeden punkcik w to. I damy sobie ten. Promie detekcji sekretów. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Bye bye.